ฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทChciałem powiedzieć, że pierwszy dzień nam minął, jak bicza strzelił. Nie wiem, kiedy to minęło. Jesteśmy w pokoju, w którym powinniśmy być już dwa dni. Mamy rezerwację tu od wczoraj zapłaconą. W ogóle jeszcze zapłaconą. Zazwyczaj nie mamy nic z góry zapłacone, a tu było zapłacone. I akurat... źle. Miesiąc sauny, zapraszamy do Tajlandii. Daria na krawędzi życia. Wchodzi na nielegalu. No bo tu się kupuje bilety i chodzi. Cieszysz się? Bardzo. Ale mój palec, grubalec mi się nie podoba, tak jest rozpuchnięta. Nawet z diamentusa nie mogę mojego brylantusa ściągnąć. A gdzie ty masz tą swoją sukienkę? A kiedy ją zdjęłaś? Wieczorami rozkładają się ze swoimi straganami dziesiątki sprzedawców licznego jedzenia, zarówno chińskiego, jak i tańskiego. Grunty dookoła Chinatown należą obecnie do najdroższych gruntów w Tajlandii. Taka oto kolejeczka na 200-300 metrów na łódeczkę. Stoimy tutaj, sprytna pani sprzedaje rzeczy w tym czasie ludziom. No można, można. Sprytna pani, sprytno. Kapitan Daria. Thank you.
mogę. Szklanki dotarły na piwnik. Chodź jeszcze dalej, bo jeszcze kawałek jest. Idziemy, szukamy hotelu. Zostajemy tutaj 3 dni. Pierwsze wrażenia. Jest wszystko. Na pewno niczego nie zabraknie. Są hotele, są knajpy, są sklepy, kantory, bankomaty, fryzjer. Wszystko, wszystko. Wszystkie punkty świata. Tak. Na pewno nie zabraknie. Podoba ci się? Zajebiście, tu mogę świętować wszędzie. Co ci się tu podoba? No na razie to mi się klimat podoba, i chcę się nawet w stroju i chcę wodę, ale przede wszystkim chcę wiedzieć. Na pewno baletowo tutaj będzie mocno, bo no widać już to wszystko, nie? Zresztą sami zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądać. Przyjechaliśmy w miarę szybko, to był taki optymistyczny plan, żeby być tak szybko, czyli o 12:00, ale to dlatego, że jak wracaliśmy z lotniska, wyjeżdżaliśmy z lotniska do portu, to tak nieoczekiwanie nas podwieźli autobusem po sam port. A mieliśmy mieć jakieś przesiadki, gdzieś tam mieć obiad w tym Phukecie, a po prostu zawieźli nas z lotniska autobusem za 10 zł na sam port. Także się udało. Wyszliśmy, jak Daria stwierdziła, w jakieś mniej turystyczne miejsce teraz. Nie, może tu zjemy teraz śniadanie. Jest godzina 12:00. Obiadło, śniadanie. My jeszcze mamy jakieś 200 metrów do hotelu. Mamy bungalow w dżungli. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu mamy swój nocleg. Tu mamy bar. Nie wiem, czy mogę tu wchodzić. Tu mamy basen. Co za Daria. Pipi, ostatni dzień. Uciekamy na Krabi. No i z tego ostatniego dnia chciałem wam pokazać rzecz, która mnie mega zdziwiła. Happy New Year. Czyli to, że na wielu, wielu skrzyżowaniach są znaki prowadzące na najwyższy punkt na wyspie, na wzgórze, po to, jakby było tsunami,
to, żebyście sobie tam uciekali, żeby nie było popłochu. Popłoch i tak pewnie by był, ale generalnie chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie uciekać. I zaraz jak znajdziemy takie miejsce z tą mapką do tsunami, z tym drogowskazem, co też wam to nagram. No a my co? Do 9 pospane. Wyśpicie jeszcze jak to nagrywamy, nie ma tu. Wejdziemy. No, mieliśmy siłownię, więc w hotelu, więc ja jeszcze zrobiłem trening rano. Więc jeśli taki jak pierwszy dzień nowego roku będzie cały rok, to znaczy, że będę dojebany. Zrobiłem trening. Idziemy zobaczyć ten punkt. Najpiękniejsza plaża, jeżeli chodzi o część Krabi. Tak jak widzicie, mamy chill totalny, palmy, Damian ma kajaki, ja mam leżaczek. No i teraz zmierzam do hotelu, tam są, o, tam są leżaczki, tam będziemy sobie chillować cały dzień. A Damian oczywiście musi sobie zrobić mały trening. Będzie pływał kajakiem. A co ciekawe, tutaj ludzie z tyłu z walizami czekają, żeby się zabrać na łódkę i popłynąć dookoła, bo nie ma innej drogi, żeby się dostać do miasta i na przykład na lotnisko albo do gdziekolwiek indziej. Trzeba tylko łódką tu dopłynąć, a tam gdzie z tyłu są hotele jakieś droższe, w których oni pewnie byli. I teraz czekają z bagażem. Elo, mamy dzisiaj trzeci dzień nowego roku, 3 stycznia, jestem teraz na lotnisku w Krabi. Czekamy na samolot do Chiang Mai, no i tak właśnie rozkminiam sobie, że nie wszystko da się przewidzieć. Tak, przede wszystkim uciekamy z tych plażowych takich nadmorskich miejscowości i uciekamy do Chiang Mai, czyli w góry. Tak się też składa, że właśnie dzisiaj rozpoczyna się największy od 60 lat tutaj tajfun, także fajnie, że akurat po naszym wylocie, ale mamy inną rozkminkę. Nasze karty, ani Revolut, ani Visa prawdopodobnie nie będą wypłacać pieniędzy w bankomatach w Birmie. No i teraz jest rozkmina, albo wypłacić pieniądze w, tutaj w batach, albo i liczyć, że zamienią nam baty, ale już w sumie sprawdziłem w necie, że nie chcą zamieniać tajlandzkich batów. Albo znajdziemy bankomat, może jeden z tych tutaj 4 za mną, zaraz sprawdzimy. Będzie wypłacał dolary, tu też by było jakieś rozwiązanie, z dolarami można tam lecieć. Albo wypłacimy baty tajlandzkie, parę dziesiąt tysięcy. I wymienimy to tutaj po prostu na dolary. No. Słabo wozić ze sobą 4-5 koła, więc to i tak zawsze trzymamy na kartach. No ale teraz jedziemy za 3 dni do tak zacofanego jeszcze kraju, że nie ma po prostu płynności na wszystkich kartach. W tych naszych chyba nie będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To nie? No. Baty. Wszystko masz baty. Wszystko masz baty. W miejscu na targowisku na torach kolejowych. Sprzedaję tu przede wszystkim owoce i warzywa, taki warzywniak. I kilka razy dziennie przejeżdża tędy pociąg. Wtedy oni się zwijają, a pociąg powolutku przejeżdża.
Nie, nie, do końca.